Cześć, witam wszystkich. Ja dzisiaj będę mówił o finansowaniu i pozyskiwaniu funduszy przez startupy. Tytuł mojej prezentacji jest w związku z inwestorem. Będę używał przez całą prezentację analogii do związków, co ma dużo sensu, ponieważ przy takiej inwestycji spotykają się dwie strony, które chcą ze sobą być, podpisują umowę, potem przeżywają wspólnie trudne chwile. Może ten będzie lepiej działał. Trudne chwile, piękne chwile, i w ogóle mają wspólne dziecko, którym jest startup. Kilka słów o tym, o moim doświadczeniu. Krzysiek powiedział, że kiedyś pracowałem właśnie w konsultingu, zajmowałem się restrukturyzacją finansową przedsiębiorstw. To nie jest fajna praca, bo generalnie ma się do czynienia ze spółkami, które upadają, są zwolnienia pracowników. Więc stwierdziłem, co jest fajne. Fajne są startupy. Więc przyszedłem do startupów. W tym momencie byłem w kilku startupach. To są 3 startupy oraz fundusz Innovation Nest. One pozyskiwały inwestycje z bardzo wielu źródeł, więc trochę opowiem o poszczególnych. Więc pierwszym startupem, gdzie byłem, to jest Freebie, to jest warszawski startup. To była taka apka lojalnościowa, nie wiem, czy ktokolwiek słyszał, ona była w kilku lokalizacjach, również w Krakowie. Więc Freebie pozyskiwało finansowanie z 2 źródeł. Pierwsze to jest potrójne F, czyli Family, Friends and Fools. I generalnie to są ludzie, których znacie. Jest to, w tym przypadku akurat to było Family. Jest to dosyć trudne, ponieważ faktycznie, nie wiem, prosicie bogatego wujka czy jakiegoś znajomego o pieniądze na wasz biznes, więc na początku oczywiście jesteście pełni nadziei, że to wyjdzie, natomiast potem mogą być problemy na jakichś tam wydarzeniach rodzinnych lub powiedzmy ktoś was odhaczy już niejako, nie będziecie friendem na Facebooku. Więc tutaj trzeba zwrócić na to uwagę. Trzeba też podpisać jakąś umowę, żeby to było jakoś sformalizowane, tak? No bo na początku, wiadomo, jest dużo euforii, ale potem trzeba troszkę planować na przyszłość. Więc to jest to potrójne F. Druga to była korporacja. Tą korporacją okazał się Polkomtel. Teraz to Freebie jest częścią Polkomtela. I tutaj teraz, mówiąc o korporacjach, ale może niekoniecznie w tym kontekście, jest dużo akceleratorów takich korporacyjnych, dużo w ogóle firm obecnie jakby outsourcuje swoje innowacje do startupów, tak? Więc nie wiem, no, co tydzień się pojawia jakaś inicjatywa. I tutaj też polecam troszkę ostrożność, bo startupy nie robią tego charytatywnie, mimo tego, że to czasami wygląda jak jakieś takie działania, powiedzmy, corporate social responsibility. Oni de facto no, chcą coś osiągnąć od startupu, więc warto się dowiedzieć, jakie są warunki przystąpienia do programów tego typu i warto się dowiedzieć, jakby co chce inwestor do końca w zamian. Jeśli deal jest taki bardzo konkretny i wiadomo, o co chodzi, nie ma problemu. Natomiast warto pamiętać o tym, że gdzieś tam może być jeszcze jakiś inny interes niż tylko inwestycja. Po Freebie przeniosłem się do Chile. To jest startup Fundacity, który zajmował, to była taka platforma dla innych startupów. Tutaj my byliśmy bardzo, bardzo aktywni, jeśli chodzi o pozyskiwanie finansowania z bardzo wielu źródeł. Więc w sumie też zaczęliśmy od potrójnego F. W tym przypadku co-founder Miklos, on studiował w London School of Economics, gdzie studiuje również, powiedzmy, wielu bogatych ludzi lub ludzi, którzy potem gdzieś pracują w dobrych miejscach. Więc startup w pierwszym etapie sfinansowali jego koledzy. To było sformalizowane, to było w postaci nota, więc potem przy exicie, bo był exit, oni zarobili pieniądze, chociaż to jest rzadkość. Potem dostaliśmy się do akceleratora. Ten akcelerator był dosyć nietypowy, on był w Brazylii z kolei, w stanie Minas Gerais. On był sponsorowany przez ten stan Minas Gerais. I to był super deal, bo to było 40 tysięcy dolarów equity free, czyli myśmy nic nie oddali. Im zależało na tym, żeby promować ten stan jako taki fajny hub startupowy, a my jako taki łącznik startupów, powiedzmy, z inwestorami, dosyć im pasowaliśmy, więc tam poszliśmy. Mieliśmy też środki publiczne, jeszcze wcześniej w Chile uczestniczyliśmy w takim, jest taki fundusz, powiedzmy, jak u nas, nie wiem, jak powiedzmy KFK, nazywa się Corfo w Chile i on finansuje między innymi ten program Startup Chile. Więc myśmy nie byli w Startup Chile, byliśmy w innym programie i co mogę powiedzieć o tym, to jest koszmar. Koszmar po prostu z rozliczaniem tych środków. Myśmy mieli bardzo, bardzo konkretne rzeczy, na które mogliśmy wydawać, na które nie mogliśmy wydawać, więc to wymagało, rozliczanie wymagało bardzo dużej ekwilibrystyki, zajmowało nam bardzo dużo czasu. Dziękowaliśmy na to, że mamy bardzo takiego sprytnego i kreatywnego księgowego, który nam bardzo w tym pomagał. To jest też bardzo ważne, bo inaczej byśmy sobie nie poradzili. Także potem ciągnęło się to przez dobrych kilka miesięcy, jak nie rok, rozliczanie tych środków. Więc
bardzo, bardzo nie polecam w Chile, nie wiem jak jest w Polsce do końca, ale generalnie państwo nie jest jakby najbardziej takim łatwym partnerem do prowadzenia biznesu, więc tutaj trzeba jeszcze uważać. Jeszcze myśmy się zajęli w ogóle taką koncepcją angel crowdfunding, chcieliśmy być takim angelist, nie wiem czy ktoś zna, na Amerykę Południową. To nie do końca wyszło, okazało się, że nie ma aż tak wielu aniołów biznesu, którzy poprzez platformę internetową chcieliby zainwestować w startupy. Ale gdzieś tam też pomagaliśmy niektórym startupom zainwestować. Jeden startup pozyskał finansowanie dzięki naszej platformie, więc to było super, ale już nie funkcjonuje. Teraz jest Elmodis, mamy finansowanie Venture Capital, jak Krzysiek powiedział, z Innovation Nest. Venture Capital, dla tych, którzy nie wiedzą, to są fundusze wysokiego ryzyka, które w zamian za udziały w spółce, są to mniejszościowe udziały zazwyczaj, tak powinno przynajmniej być, dają jakiś kapitał. To jest, kapitał jest zazwyczaj w kilku rundach, ponieważ powiedzmy fundusz oczekuje jakichś konkretnych wyników w zamian za te swoje pieniądze i żeby obniżyć ryzyko nie daje od razu całości, tak jakieś tam 15 milionów dolarów, tylko powiedzmy po trochę i w kilku rundach. Więc to jest to i tak jak mówiłem, to kończąc jakby to moje doświadczenie i pokazanie, że trochę się znam na tym, na czym to mówię. Pracowałem w funduszu Venture Capital Innovationist, gdzie zajmowałem się sourcingiem oraz pomocą też w spółkom portfelowym w crowdfundingu. Jedziemy dalej. No dobrze. Opowiem wam trochę o tym, skąd wiadomo, jakiego inwestora wybrać. To jest bardzo ważne, bo de facto poświęcacie trochę dużo czasu, żeby się związać z osobą, z którą będziecie dosyć blisko i spędzicie wiele czasu i która może dużo jakby z wami zrobić. Więc tutaj tak de facto powinno być dwóch mężczyzn, znaczy dwa takie ludziki, ponieważ większość i inwestorów i startupów to są mężczyźni. Dobrze by było, żeby było więcej kobiet, ale żeby nie tworzyć kontrowersji, jest tak. Ale są wyjątki, jak Ania. I teraz tak, jest kilka rodzajów inwestorów. Tak? Można podzielić na smart money, powiedzmy just money i toxic money. Czyli smart money to jest taki inwestor, który faktycznie jest w stanie bardzo pomóc w rozwoju spółki. Czyli ma kontakty, ma kompetencje z waszego obszaru, może doradzić, może opieprzyć, może zrobić wam intros do innych osób. Sam taki inwestor, on nie sprawi, że to będzie sukces jakby wasz startup, natomiast faktycznie może jakby to jest taki, po angielsku make a difference, tak? Just money, no to faktycznie inwestor, który ma pieniądze, niespecjalnie będzie się wami gdzieś tam interesował, natomiast no te pieniądze są potrzebne, bo zakłada inwestor, że wy wiecie, w jaki sposób je wydać. No i na końcu mamy tego toxic money, czyli to są zazwyczaj aniołowie biznesu, bym powiedział, lub niektóre fundusze, czyli osoby, które, to są osoby, które nie do końca często jakby znają się, rozumieją specyfikę inwestowania w startupy, więc mogą startup taki poprowadzić troszkę w manowce, mogą zasugerować lub wymusić, bo czasami prawnie inwestorzy mogą dużo rzeczy zrobić, mogą wymusić pewną taką niewłaściwą ścieżkę działania, lub niektórzy z nich no, mogą mieć też złe intencje. Więc bardzo trzeba uważać, bardzo trzeba patrzeć na to, co się podpisuje i trzeba to rozumieć. No, zaraz o tym powiem. Więc tak, no, to jest dosyć prosta rzecz. Niedoświadczony founder, czyli osoba, która jest zazwyczaj po raz pierwszy zakłada i toksyczny inwestor to jest po prostu przepis na porażkę. Więc teraz troszkę opowiem o tym, jak trochę temu zaradzić. Tak? Więc to jest może taki trochę cyniczny cytat, że narzeczeństwo to jest najlepszy czas na to, żeby sobie spotkać, poznać lepszego kandydata, ale akurat, jeśli chodzi o inwestowanie, to ma dużo sensu. Czyli narzeczeństwo to jest moment od momentu, kiedy mamy pierwszy kontakt z inwestorem, do momentu, kiedy zostanie podpisana jakaś umowa inwestycyjna. I to jest czas nie tylko na to, żeby przekonać inwestora w ogóle, żeby wam łaskawie dał pieniądze, ale żeby sprawdzić, czy ten inwestor to jest inwestor dla was, bo znowu, konsekwencje mogą być dosyć poważne. Jest kilka rzeczy, które można zrobić. Takie bardziej na takim poziomie ludzkim. Po pierwsze sprawdzić etykę inwestora, czy nie jest toksyczny. Jak to można zrobić? Dwa przykłady. Można sprawdzić z innymi startupami, które miały z nim do czynienia faktycznie, jak przebiegał cały proces, ale dopiero możemy rozpoznać, czy inwestor jest etyczny, kiedy poda nam warunki inwestycji. Więc niektórzy inwestorzy zwlekają dosyć mocno z tym. Trzeba poprosić jak najszybciej. Te warunki zazwyczaj są w takim dokumencie, który nazywa się term sheet. Więc one określają tam wycenę spółki, ile udziałów i różne takie brzegowe warunki, które będą w inwestycji, więc o to trzeba jak najszybciej poprosić. Myśmy w fundacji mieli takiego anioła biznesu, który najpierw powiedział, myśmy go poznali w Dolinie Krzemowej,
powiedział, że zainwestuje, był bardzo przyjazny. Potem poprosiliśmy o jego warunki i powiedział, że no tak, w sumie on może dać tam, nie wiem, chyba 10 tysięcy dolarów, ale dodatkowo jeszcze chciałby 10% udziałów za advisory. Powiedzieliśmy, okej, no świetnie, ale czym, co nam możesz doradzić? No i tutaj zaczął się trochę wycofywać, potem zaczął być trudny i na koniec nam zagroził, że zatrudni Hindusów i skopiuje nasz biznes i puści nas z torbami. Oczywiście nie podpisaliśmy z nim umowy, uciekliśmy szybko, ale jest takie niebezpieczeństwo, gdybyśmy mieli jakieś podpisane z nim umowy. Więc taką etykę bardzo trzeba sprawdzić. Drugi to jest profesjonalizm. Czy inwestor w ogóle wie, o czym mówi, kiedy z wami rozmawia, tak? Jakiego typu zadaje pytania? Może być inwestor faktycznie, jeśli zadowalacie się just money, no to faktycznie można polegać tylko na tej etyce. Natomiast jeśli chcecie więcej, a taki smart money inwestor faktycznie może jakby make or break, tak? Trochę zmienić, to trzeba tak naprawdę go pod tym kątem też jakby zrobić taki due diligence, tak? I na końcu jest dopasowanie kulturowe, tak? Tak jak w każdym związku, no trzeba się dogadywać. Często jest tak na poziomie powiedzmy rundy A, że inwestor jest w radzie nadzorczej. Rada nadzorcza ma duże prerogatywy, może kontrolować de facto, co robicie, może wam pewne rzeczy narzucać. Więc jeśli na poziomie ludzkim z taką osobą się dogadacie, to w trudnych momentach no, będzie dużo ciężej niż mogłoby być inaczej. Więc nie sądzę, żeby to akurat mogło złamać, to jakby brak dopasowania kulturowego, ale warto sobie wyjaśnić pewne takie ryzykowne rzeczy jak najszybciej, żeby potem w trudnych momentach nie było problemów. No dobrze, no, zakładamy, że udało się tego inwestora znaleźć i on jest świetny, spełnia wszystkie warunki. I co teraz? Teraz trzeba zrobić, żeby nam się oświadczył, czyli żeby po prostu podpisał z nami umowę inwestycyjną. Więc jest kilka takich rzeczy, o których chcę wam szczególnie powiedzieć. Oczywiście na co będzie zwracał uwagę? To nie jest tak, że to jest tylko taka ludzka relacja, że jak będziecie fajni, się dogadacie, pójdziecie na piwo, to będzie inwestycja. Tak jest rzadko, tak jest być może na poziomie takim angel investing, że się słyszy takie z Doliny Krzemowej takie historie, że oni się poznali, prawda, i od razu bym powiedział na pierwszym spotkaniu 10 tysięcy dolarów, nie ma problemu. Ale to nie jest w Polsce, może tak, albo przynajmniej rzadko. Więc na co zwraca uwagę? Po pierwsze na produkt musi mieć produkt. Inwestorzy patrzą na tak zwany CPS, czyli Client Problem Solution, czyli czy wasz produkt jest dostosowany i rozwiązuje jakiś konkretny problem jakiejś grupy docelowej. Tyle i masz tyle. Następnie to jest rynek, czyli czy rynek jest wystarczająco duży, czy już nie jest nasycony, jacy są inni gracze i tak dalej. To musicie mu wytłumaczyć. I trzecia rzecz to są jakieś wyniki. Na nie każdym etapie oczywiście są wymagane wyniki sprzedażowe. Można zebrać finansowanie na potencjał, ale trzeba mieć jakąś walidację. Tutaj mówił z KPT kolega, że nie biorą jakby projektów i pomysłów, tak? Coraz więcej, ponieważ jest łatwo teraz zbudować prototyp w miarę jakoś zwalidować za niewielkie pieniądze swój pomysł, jest to już zazwyczaj wymagane. Więc pomysły są świetne, ale pomysły, które są zwalidowane, są dużo lepsze. Więc to jest to, ale, i to też mówił Konrad, najważniejszy jest zdecydowanie zespół. Mądry inwestor zainwestuje w świetny zespół ze średnim produktem, niż w taki sobie średni zespół z bardzo dobrym produktem. Po prostu inwestor też nie kupuje to, co jest teraz, inwestor kupuje ten potencjał. Więc średni produkt, znaczy kiepski zespół nawet nie zrobi nic dobrego z dobrego produktu. Więc to jest duża rzecz. I tak, na pewno każdy z was jest przekonany, że wy jesteście świetni i że wasz zespół też jest dobry. Natomiast jeszcze tego inwestora trzeba jakoś przekonać, że tak faktycznie jest, bo jest no, asymetria informacji. Więc komunikacja jest bardzo ważna. I jest kilka rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Po pierwsze, przychodząc do profesjonalnego inwestora, bo zakładamy, że ten, którego wybraliście, jest profesjonalny, znajdźcie bardzo dobrze cały proces inwestycji. To rozpoczyna się od pierwszego kontaktu. Ja pamiętam, że do nas przychodziły na przykład maile, tak zwane cold maile od założycieli, które były skierowane do 8 funduszy naraz. Tak się nie robi. Były również, trzeba też wiedzieć na przykład jak zrobić pitch deck, tak, że on nie może mieć 45 slajdów małą czcionką, powinien być krótki, tak żeby inwestor mógł sobie 2 minuty przeglądnąć, a potem 10 minut na spokojnie i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa literatury, wpisów blogowych wszędzie w internecie, które mówią dokładnie o tym, jak, co zrobić, żeby ten proces był jakby, żeby zwiększyć swoje szanse na to, żeby inwestor was jakby polubił i stwierdził, że jesteście profesjonalni, więc koniecznie przeczytajcie, bo to jest głupota tego nie zrobić tak naprawdę. Obcinacie sobie szansę.
Więc to jest ten cały proces. Druga rzecz to jest wiedz, czego chcesz. Jakby wracając do tych całych relacji, czasami jest tak, że jak idziemy na randkę, to nam się wydaje, że jak będziemy tajemniczy, to ta druga strona będzie bardziej zainteresowana. Tu tak to nie działa. Inwestor oczekuje, że po pierwsze będziecie wiedzieli, dlaczego do tego inwestora, będziecie wiedzieli, ile chcecie pieniędzy i będziecie wiedzieli, na co chcecie te pieniądze przeznaczyć. Po prostu. Konkrety, będą pytania, gwarantuję. Druga rzecz to jest znaleźć swoje braki i wiedz, jak je uzupełnić. Znowu odnosząc się do analogii związki, mówi się o tym, że kobiety wychodzą za mężczyzn i mają nadzieję, że oni się zmienią i odwrotnie mężczyźni mają nadzieję, że kobiety się nie zmienią. To jest troszkę inaczej. Trzeba znać dokładnie swoje braki, bo dobry inwestor o nie zapyta, więc jeśli mamy, powiedzmy, nie wiem, produkt hardware'owy, a osobę, nie mamy elektronika u siebie, czy osobę, która potrafi programować w tych językach niskopoziomowych, jakby zaadresujmy ten problem od razu i wytłumaczmy inwestorowi, co my chcemy z tym zrobić, tak? Bo to gdzieś wyjdzie i później to wyjdzie jako problem, no to tym więcej czasu zmarnowaliście na rozmowy, tak naprawdę, więc trzeba dobrze zaadresować te braki. I na końcu musicie udowodnić, że jesteście w stanie zatroszczyć się o ten startup. Bo tak mówiłem, inwestor nie kupuje tego, co jest, znaczy nie kupuje, no tak, nie inwestuje w to, co jest teraz, tylko to, co będzie w przyszłości, więc inwestor chce uwierzyć, i on chce uwierzyć często, bo to jest wiara, tego nie wiadomo, że ten zespół dowiezie wynik, tak, dowiezie sprzedaż, będzie w stanie zatrudniać dobrych ludzi. Jeśli wymaga wzrost, wyjście za granicę, to będzie potrafił też wyjść za granicę, i tak dalej, i tak dalej. Także przekonanie inwestora to są małe rzeczy. To jest to, jeśli inwestor was zapyta mailowo, zada pytanie o rynek, to wy w ciągu godziny odpowiadacie z super dobrą analizą rynku i jeszcze pięcioma mądrymi uwagami. Tak? Musicie na każdym kroku udowodnić, że coś jest, bo w takim procesie oceny inwestorzy patrzą też jakby na ryzyka. Tak? I trzeba, nie można dopuścić, żeby zapaliła mi się jakakolwiek lampka ostrzegawcza, że coś z wami jest nie tak, a coś z wami jest na pewno nie tak pod kątem jakby inwestycji, więc jakby jest to bardzo, bardzo trudne i ten proces też może trwać długo. Tutaj Konrad mówił o 4 miesiącach, cały proces czasami trwa rok z różnymi inwestorami, więc musicie być jakby na wysokim poziomie takiej uwagi de facto przez cały czas, tak? Bo tym sobie po prostu gwarantujecie albo przynajmniej zwiększacie szanse powodzenia. Już kończę, Krzysztofie. Więc tak, to co ja bym chciał wam życzyć w ogóle tutaj, żebyście, udało wam się, jeśli, bo tutaj sporo jest osób, które mają swoje pomysły, żeby udało wam się znaleźć tego inwestora, żeby był jakby ten związek, czyli umowa inwestycyjna, żebyście wychowali to dziecko startupowe razem z tym inwestorem w szczęściu i w ogóle, a kiedy podrośnie, żebyście je po prostu dobrze sprzedali. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dziecko buduje się po to, żeby je sprzedać. Adam Komarnicki. Czy mamy jakieś pytania do Adama? To... O! Ale takiego, znaczy branżowego inwestora. Znaczy... Musisz zdawać sobie sprawę, jaka może być konsekwencja tej wizyty, tak? No bo z jednej strony on może od ciebie chcieć wyciągnąć informacje, z drugiej strony, jeśli to będzie jakaś oferta przejęcia, no to też no jest tutaj trochę różna dynamika. Więc odpowiedź jest taka, że nie wiem, to zależy, tak? Natomiast jakby przed tym krokiem musisz sobie przeanalizować dokładnie konsekwencje tego, co się może stać, nie? I być na to gotowym. I też przyjść z jakimś planem. Dlaczego do mnie przychodzisz? No dlatego, że powiedzmy pasujemy do waszego portfela produktów, tak? I chcielibyśmy, żebyście nam przyjęli. Albo teraz taki model jest dosyć poprzez różnego rodzaju akceleratory, na przykład w Warszawie jest The Hearts. Oni pomagają łączyć startupy z korporacjami i często duże korporacje, które na przykład kończy się troszkę rynek w tym momencie, na przykład telekomy są dobrym przykładem, partnerują ze startupami, sprzedając ich produkty. Więc oni są takim trochę kanałem dystrybucyjnym różnego rodzaju produktów startupowych. Jeśli taki deal chcesz osiągnąć, to świetnie. I oni, myślę, że wiele będzie otwartych na to. Bo chcą mieć też taki dostęp do innowacji. Super. Jeszcze pytanie do Adama? Jest. Z tyłu pytanie. Andrzej mi pomoże podać ci mikrofon. Andrzej? Ja mam takie pytanie. Są takie dość przyjęte wartości finansowania przy rundzie A, przed i tak dalej.
I na ile jest istotne, żeby przygotowując się do rozmowy z inwestorem właśnie wstrzelić się powiedzmy w te oczekiwane wartości do tych różnych stopni, bo to w sumie no, nie są takie ciągłe wartości, tylko jest tak... Tak, tutaj jest... Ja zawsze to poczułem, że to jest więcej takiej arts, more art than science trochę. Są... Okej, już tłumaczę trochę. To też zależy trochę od typu startupu. Na przykład jest bardzo dużo danych dla startupów tych takich SaaS-owych, tak? Software as a service. Czyli mniej więcej wiadomo, jaki powinien być wzrost i jakie powinny być przychody miesięczne, ten tak zwany monthly recurring revenue, żeby uzyskać jakieś tam wskaźnik, znaczy, przepraszam, jest to jakiś wskaźnik, z którym można dojść do wyceny. Więc tutaj to z tego trzeba być przygotowanym, żeby faktycznie do inwestora nie pójść z liczbą, która jest po prostu zupełnie niczym nie poparta, tak? Natomiast te wskaźniki są czasami takie powiedzmy mylące, bo na przykład startupy hardware'owe, one potrzebują troszkę więcej finansowania. Więc pamiętaj o tym, że za tą kasę ty musisz dojść do kolejnego jakiegoś milestone'u, tak? Kamienia milowego. I musisz być w stanie to dowieść. Więc jeśli powiedzmy potrzebujesz więcej pieniędzy, no to masz... Są dwie opcje, albo się zwiększy wycenę faktycznie i przekonasz inwestora, że w twoim przypadku, biorąc pod uwagę, że rynek i porównujesz do innych startupów, no to tyle może być, albo po prostu oddajesz więcej udziałów i inwestor wtedy daje ci więcej pieniędzy. Ale absolutnie, znowu, jest dużo blogów, gdzie są informacje na temat wyceny i jakichś takich warunków i jeśli przyjdziesz przygotowany do inwestora, no to ci tylko może pomóc tak naprawdę, bo już masz argumenty i nie ma takiej asymetrii informacji. Tak, ja mam takie jedno pytanie, zasadnicze pytanie. Gdzie obecnie mogę zaprezentować swój pomysł? Bo mam bardzo fajny pomysł, mam prezentację, się powoli on rozwija i po prostu, gdzie mogę zaprezentować inwestora? Wszystko zależy od tego, na jakim jesteśmy etapie, tak? Więc jeśli jest to pomysł, który ma troszkę zwalidowane jakieś tam założenia, to prawdopodobnie byłyby to akceleratory różnego rodzaju. Programy najlepiej, gdyby wyszukać takich, gdzie faktycznie nie musisz oddawać żadnych udziałów. Więc jest cała masa teraz różnego rodzaju akceleratorów i jest to trudne, żeby faktycznie znaleźć taki, który pasuje, bo zazwyczaj one są takie, że nie wiem, spędzasz ileś tam tygodni, musisz się przenieść do takiego akceleratora i pracujesz z mentorami nad rozwojem produktu i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie niektóre są bardzo dobre i te jakby wskazówki, które mentorzy dają, mają dużo sensu i przyspieszają. Na przykład ja bym mógł polecić szkołę Spin, którą też robi Innovation Nest. To są takie warsztaty kilkudniowe, które bazują na tym koncepcji customer development. Więc tam naprawdę zadają trudne pytania, są dobrzy mentorzy i faktycznie nawet wiele startupów, które już ma sprzedaż, wracają z jakimiś nowymi pomysłami i z troszkę takim innym podejściem, znaczy, przepraszam, z innym takim, z inną wizją tego, co chcieli robić. Więc na takim etapie wczesnym ten. Natomiast jeśli już masz jakieś faktycznie wyniki i czujesz, że możesz, że potrzebujesz więcej pieniędzy niż, nie wiem, tam 100 tysięcy złotych, no to do funduszy Venture Capital w takim razie. W Polsce jest ich, nie wiem, teraz 10. Nie jest to trudne znaleźć, które to są fundusze i zobacz po prostu, w co one też inwestują. Bo takie przygotowanie, mówiąc, przyszedłem do was, bo wy zainwestowaliście w A i B i w ogóle o was super rzeczy słyszałem, to jakby wiesz, połychtanie inwestora, a de facto jego ego, tak, to daleko cię może zawieść, tak naprawdę, więc warto tak wspomnieć.